Tego lata wróciła normalność, a jej najlepszą oznaką jest powrót do Mstowa Święta Jabłka, ważnego wydarzenia na kulturalnej mapie naszego regionu. Na zgromadzoną licznie publiczność jak zwykle czekała moc atrakcji. No jak zawsze, był ogień, fajne wrażenia i fajne wspomnienia. No powiem wam, że mocie tu ciepło to roz. Nie miłosiernie ciepło. Widać w sumie po nas, jak się znów zleje, ale my to lubimy, my lubimy tak tańczyć, lubimy się bawić, lubimy tą naszą radość przekazywać. Macie super imprezę. Bardzo się cieszymy, żeśmy tu mogli u was zatańczyć, wystąpić. No i oby więcej, oby więcej. Ja nie czułem ognia, ja czułem żar. Ja mam nadzieję, że taki sam żar bił ze sceny, jak tańczyliśmy. Oj, żar ze sceny bił i to jaki. Bardzo zadowolony z powrotu do organizacji wydarzeń jest wójt gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz. Chyba to widać po mojej twarzy, że jestem bardzo zadowolony, że wreszcie po 2 latach udało się zrobić jakąkolwiek imprezę w gminie. No, mieliśmy COVID, także ubiegły rok praktycznie stracony. Natomiast jak widać za nami, no, ludzie bardzo oczekiwali tego typu imprezy, żeby w sobotę też miło spędzić czas. Raz, że kulturalnie troszeczkę posłuchać dobrej muzyki. Dwa, też troszeczkę się zabawić, a jest tutaj i przestrzeń, i jakby miejsce do tego. Także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to już będzie po prostu normalnie, będziemy mogli normalnie za rok zrobić kolejne imprezy. No właśnie, przed wydarzeniem różny człowiek ma wyobrażenie przed daną imprezą, jak to wszystko wypali, no i jak się podoba panu jako szefowi tej gminy, no bo chyba jednostka organizacyjna podległa panu wykonała kawał dobrej roboty. Jak zwykle spisali się na 6 z plusem. Mieliśmy troszeczkę obawy, wiadomo, ograniczenia, sanepidu, ilość osób zaszczepionych, niezaszczepionych, natomiast no oczywiście pogoda jest zawsze takim też ważnym elementem imprezy plenerowej, ale wszystko zagrało na 5 i nawet na 6. Także jesteśmy bardzo zadowoleni i tutaj na ręce dyrektora GOKU, który jakby nadzorował tę imprezę, i jego pracowników wielkie, wielkie słowa uznania. Jabłka dla gminy Mstów mają wyjątkowe znaczenie. Jest to symbol, tak, zakazany owoc, który od pokoleń jest przekazywany po prostu młodym sadownikom, tak jak ja, który trzeba pielęgnować, dbać o to i dzięki właśnie takim imprezom czerpać siły, aby mieć po prostu zapał do pracy, tak? Być docenionym tak naprawdę. Wszyscy są zadowoleni, tak? Dzisiaj pogoda też dopisuje, ludzie się zbierają, już jest dużo, a będzie coraz więcej. Mamy super zespoły, super atmosferę, piknik rodzinny. Jest to dla nas, dla wszystkich. Dziękujemy bardzo organizatorom. Wójt Tomasz Gęsiarz przypomina o tym, jak ważną rolę w województwie śląskim odgrywają mstowskie sady. Myślę, że powtarzamy to do skutku, natomiast no nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że w gminie Mstów jest ponad 200 hektarów sadów. To jest największa ilość w województwie śląskim. W związku z tym jakby wymyśliliśmy sobie ten znacznik, że gmina Mstów będzie przez to rozpoznawalna na poziomie jej województwa i nie tylko. No i wymyśliliśmy sobie też różne elementy promocyjne, a największym takim elementem jest Święto Jabłka. No myślę, że warto było i kolejna już 8. czy tam 9. edycja. Z roku na rok jest coraz ciekawiej, coraz lepiej. Myślę, że będzie jeszcze wiele atrakcji. Jestem właśnie tego pewien. Pewnym można być też świetnego show, gdy na scenę w tak pięknym towarzystwie wychodzi Chadoman. Zaczniemy niekonwencjonalnie. Widzę, że właśnie jesteś po koncercie totalnie rozchwytywany, męcząca ta popularność, czy nie?
Absolutnie nie. Ja, kochani, jak uwielbiam ludzi, uwielbiam swoją pracę, uwielbiam swoje życie, więc czym więcej ludzi, tym lepiej. Tak po prostu. Powiedz mi, jak wrażenia tuż po twoim występie w Mstowie? No co, jeszcze gorąco. Gorąco było pod sceną, gorąco było na scenie i gorąco jest w dalszym ciągu. No cały płonę, cały... jestem mokry. O tak. Kocham was, moje panie. Jest radość z tego, że w końcu tych koncertów jest trochę więcej, no bo to był dla artystów, dla was wszystkich naprawdę bardzo trudny czas. Powiedz mi, czy radujecie to i jak ty w ogóle przeszedłeś ten cały trudny czas dla ciebie? Ale rzeczywiście, że tak, ja powiem lekkim przekonem, cholernie się cieszę, że w końcu są te koncerty plenerowe, ale nie tylko. Na szczęście otworzyła się ta puszka i jeszcze do końca września mam kilkadziesiąt imprez plenerowych do zagrania, więc niezmiernie się cieszę. A jak przeżyłem te półtora roku? Przeżyłem tęskniąc za sceną, przeżyłem stęskniony i głodny ludzi. Przede wszystkim tych spotkań, tych koncertów, tych imprez. Oczywiście robiłem różne rzeczy. Miałem przyjemność być w jednym programie, w drugim. Pracy miałem od groma, ale niestety nie miałem możliwości tych spotkań, odbywać tych spotkań z Państwem, tak bliskich. Z tego bliskiego spotkania z Chadomenem mocno ucieszyła się zebrana w Mstowie publiczność. A przecież występ Pawła Dudka to jeszcze nie koniec muzycznych emocji proponowanych tego dnia przez organizatorów. Gwiazdą wieczoru był legendarny zespół Kombi. Dobra publiczność, mam nadzieję, że się koncert podobał, a myśmy grali, starali się grać jak najpiękniej, jak najlepiej. Jak to jest stworzyć jeden z największych zespołów w historii polskiej muzyki? No nie ma na to recepty. Ja po prostu założyłem zespół 52 lata temu i cały czas prowadzę. Wpierw pod jedną nazwą, potem zmieniliśmy nazwę na Kombi w 1976 roku. No i to jest już prawie tak, niewiele nam brakuje jak do Mazowsza, jeśli chodzi o staż. Także w sumie zespół gra 52 lata, a pod nazwą Kombi 45, właśnie w tym roku ta równa 45. Z tej okazji wydamy płytę. Występ Kombi kończył monumentalny pokaz laserów. Trafiliśmy w dziesiątkę. Dla każdego było coś miłego. Chadu dał Chadomen, Kombi zaczarowało swoją muzyką elektroniczną.
Teraz mamy blok taneczny. Myślę, że każdy znalazł coś po prostu dla siebie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy współtworzyli i tworzyli tę imprezę. Bez nich nie byłoby takiego efektu. No i wszystkim, którzy na nią przybyli oczywiście. Wszystkim mieszkańcom, ludziom przyjezdnym, którzy chcieli odwiedzić Święto Jabłka 2021. Krzysztof Drynda, czyli dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, nie krył zadowolenia z wysokiej frekwencji na wydarzeniu. Widać głód imprez, głód koncertów wśród ludzi, chęć zabawy, więc dzisiaj to właśnie zaprocentowało. Do tego znakomita pogoda, układ artystów. Myślę, że udało się. Udało się. I to jak? Serce raduje się, że Święto Jabłka wróciło do Mstowa, czyli miejsca, które jest samym sercem jabłoniowych sadów w województwie śląskim. Jak widać i słychać, gmina świetnie sobie radzi także w organizacji wydarzeń kulturalnych. Było pięknie i efektownie.